Haj, dzień doberek, dzień doberek. Humor mamy? Mamy. Wy również? Mam nadzieję. I oby tak było przez salutki dzień i przez całego mojego vloga. Ja właśnie mam kaweczkę, drugą już, bo od rana się z wami nie łączyłam, bo musiałam coś zrobić. Dzisiaj nie hakam w ogródku, bo nie mogę. Bo nie będę miała czasu przed pracą. Tutaj z tyłu trochę gotowania się zaczęło, bo przygotowuję dla was film z tym na przekąski dla gości. Ale za chwilę. A tu słuchajcie, aż muszę zrobić tak. Ja bym mogła mieć perfumy. To jest Lubczyk. Ja bym mogła mieć takie perfumy. Kocham i uwielbiam i smak, i zapach. Chyba jeszcze bardziej zapach niż smak. Nie, chociaż na równi, wiecie? No dobra, nie będę się tu narkotyzować tym Lubczykiem, bo on jest po prostu przefantastyczny. I wiecie co? Trochę potrzebuję do zupki, a trochę potrzebuję, wiecie co? Spróbować go zamrozić. I wiecie, koperek można zamrozić, pietruszkę można zamrozić, ale znowu na przykład takie coś jak bazylia już nie bardzo. Bo jak ją zamrozimy i wyjmiemy, to ona już nie jest taką bazylią, jak była przed zamrożeniem, nie? Czajcie o co kaman, nie? No tak. To w ogóle bez komentarza. No i właśnie wzięłam troszeczkę więcej po to, żeby spróbować go zamrozić. Bo słuchajcie tego, na początku maja nasz krzaczek, no to był trochę większy od naszej główki. Znaczy od naszej główki, od mojej główki, nie? A teraz słuchajcie, to jest tak jak połowa mojego ciała. Już taki krzaczor jest Lubczyka. No i właśnie w tamtym roku go nie mroziłam, bo raz, że zapomniałam, bo on jest ze strony mojej teściowej, ale wzięłam sobie kawałek i tutaj przesadziłam. Także mam nadzieję, że z mojej strony też mi wybije. No i nie wiem właśnie, zobaczymy. Także to będzie metoda prób i błędów, bo niestety nie wszystkie zieleninki można mrozić, bo one później po wyjęciu już nie są takie mocne, strasznie jak przed zamrożeniem. No normalnie, jakbym mogła, tam sobie nadgarstki tym ponacierała. Dobra, więc tak, ja jestem w trakcie nagrywania dla was filmu z przekąskami na imprezę, to znaczy będzie jedna propozycja. Nie, chciałam nagrać drugą, ale dzisiaj niestety nie mogę, bo to co wam nagram, to będzie dzisiejszy mój obiad. Także nagram jedno i chciałam połączyć z drugim, ale stwierdziłam, że po prostu wrzucę wam dwa filmy i jednego dnia będzie jedna propozycja przekąski na imprezę dla gościów, a potem w któryś tam dzień wrzucę wam drugą. Więc to by było to. No Jączek, no co ty tu robisz? Takie maniuni. Takiego małego to się jeszcze nie boję, ale takie wielkie to już by była padaczka. Więc dobra, łączymy się później. Oh. No sam jesteś, dzień dobry. Gdzie nasza buzia jest? Co? Ole, koncert życzeń. Jest. Królewicz nasz. Już zdjęcia robisz? Już zdjęcia robisz, turysto? Turysta wali zdjęcia. Miski puste, ja nie wytrzymam. Tak? No dawno was nie było, mówcie co u was. O, z głodu ci się tak robi? Aha, wow. No dobrze. Więc hej, witam się z wami bardzo serdecznie. Wczoraj, jak widzieliście, nic nie nagrałam. To znaczy widzieliście kawałek filmu, który był z wczoraj po prostu. A dzisiaj nagrywamy dalszą część wroga. Chociaż powiem wam szczerze, że za dużo to my nie nagramy. Dlatego, że iż gdyż ponieważ mamy godzinę... Z 20 po 8 jest, piję szybką kawę i idę do ogródka. No i za chwilę idę wam nagrać w końcu filmik z blenderem z Lidla. Ja już go może sobie nawet wezmę. Moje pudełko, żeby nie zapomnieć wam wszystkiego pokazać, nie? No czajcie to. Ale byśmy narobili numerów. No i w tym filmie opowiem wam wszystko. Jak naprawili mój blender bez paragonu. Czy był problem, czy był nie problem. Ile to trwało? I jaki on jest cudowny. Więc dobra, widzimy się później. Robię kawę. No, kupiłam sobie nowego bucika. Jednego, tak? No Milano, no mój bucik. Ty jesteś drugim bucikiem? No mili. Oj, no mili, no. No to tu by
Będzie sen się odbywał? Ujuj, już śpisz? Tak? No i jak? Dobry rozmiar? Czy byś zmienił? Co? No i tak właśnie, widzicie, odbywa się... Coś mi się tu... Ale dobra, to za chwilę. Tak właśnie odbywa się wypakowywanie bucików, które sobie zamówiłam. Ziewłeś? No cudownie. Jeżeli chodzi o mnie, ciąg dalszy, to tak. Robię sobie herbatkę. Wiem, skwar, jak ja pierdzielę, ja piję herbatkę. Tak, piję herbatkę. Ciepłą, gorącą herbatkę. I z mojej roboty generalnie na dworze dzisiaj nici, bo ja na dwór, pan Janek do sadu z traktorkiem pylić. Ja się schowałam, pan Janek gdzieś pojechał. Wychodzę, pan Janek znowu jedzie. I tak żeśmy się dzisiaj mijali, bo dzisiaj miał jakiś dzień pylenia, więc tak jakoś to wyszło. No. A chciałam powiedzieć, że zamówiłam sobie buciki, ale o tych bucikach może później coś wam powiem. Bo tak powiem wam szczerze, że chyba nie jestem zadowolona z obuwia. Tak? No ale Milano, jak widać, twierdzi inaczej, co? No Mili? Hm? Nie, no ty wyjdziesz mi z tego kartona, czy nie? Proszę. Co? Chyba, że ty przejmujesz moje buciki i będziesz je nosił, co? Ojeju, jeju, jeju, no. No jeju, jeju, moje kochane, takie moje kochane, no. Dobrze, proszę, psik, psik, psik. Dzisiaj to ja już szaleję. Tu mam taką słodką bułkę, ale słuchajcie, na pewno zjem tą jedną połówkę, drugiej sobie nie smaruję. I jeżeli ktokolwiek nie próbował, to zapraszam, zachęcam was do spróbowania. Mamy masło orzechowe. I na to mam drzemik własnej roboty w oryginalnym słoiczku po koncentracie pomidorowym. A co? Także połączenie jest niesamowite. I do masła orzechowego, słuchajcie, to już obojętne jaki drzem. Ja już próbowałam chyba wszystkie. Morelowe, brzoskwiniowe. Naprawdę z każdym mi smakuje. Także ja sobie robię herbatkę i idę zjeść moją bułę. No haj, nie wiem czy mnie widać. I słuchajcie tego, ja wróciłam niedawno z pracy. Ubrałam się na chwilę tak po roboczemu. Zmyłam tylko buzię, zaraz idę pod prysznic i jest godzina 21:20. Nie dosyć, że jest widno, to komary żrą jak cholera, ale to nic, więc może wiecie co? Wejdziemy do domu. Czekajcie, my się zaraz olaczki poprzewracamy. O, Milano tu już czeka na nas. Milano czeka na nas? Tak? Milano? A zasłony na razie wzięłam. Tak zwinęłam, nie wiem. A w ogóle to nie pokazywałam wam, że światełko mamy. Światełko mamy. Lampkę mamy na dworze. Nie widać teraz, dobra, nie będę wam pokazywać. No i co chciałam powiedzieć, że... mówiłam, że ciepło, a mnie coś przetrząkało mnie coś. Nie wiem, co chciałam powiedzieć. Tu resztki obiadowe mojego męża coś sobie cudował, kombinował. I co chciałam powiedzieć? Bardzo fajną rzecz, że z dzisiejszego vloga to będzie koniec. Ja muszę iść przeprasować sobie dwie bluzki, bo wyjęłam sobie znowu deskę do prasowania. Jutro będę testować wodoodporność mojej kamery, bo znowu zapomniałam, bo wyjęłam sobie znowu po raz kolejny to samo i chyba w tym samym vlogu widzicie to samo, że ja wyjęłam. Jeżeli chodzi o buty, to wiecie co? Ja buty wam pokażę może jutro za dnia, żeby był lepszy efekt, bo sobie zamówiłam buty, a mówiłam chyba chwilę wcześniej o tych butach. I najważniejsza rzecz jest taka, że kupiliśmy wakacje. Wakacje, słuchajcie, i nie uwierzycie. No nie uwierzycie, padniecie na plecy. Generalnie to tak, jechaliśmy już na Kretę, byliśmy już na Majorce, znaczy jak szukaliśmy wakacji, nie? No to słuchajcie, byliśmy już na Majorce, byliśmy normalnie na Krecie. Czekajcie, coś jeszcze? A, i jedną nogą już byłam w Dubaju. Tylko słuchajcie tego, niestety, bo tak gadałam, że nie chcemy jechać w sierpniu, tylko we wrześniu, żeby było chłodniej. Ale się okazało, że niestety nie możemy dopasować swoich urlopów i jedziemy na początku sierpnia. Ale plus z tego jest jak najbardziej i to duży.
Dlatego, że mieliśmy jechać na 7 dni we wrześniu, a jedziemy na 11 w sierpniu. Także brawo my. A tu zobaczcie, co się dzieje. Halo, przepraszam, ja opowiadam o wakacjach. Wiem, że wy jesteście niezadowoleni, bo 11 dni matki nie będzie. I będzie odpoczynek, Bazyl się cieszy, a ten to będzie zapłakany po prostu. Dlaczego ten dywanik jeździ? Co? No. No. No i to by było na tyle właśnie. No i słuchajcie, wyszło na to, że gadałam, że właśnie nie chcemy jechać w... Co? Że nie chcemy jechać w sierpniu, bo jest tak gorąco, wiecie, żeby sobie pozwiedzać coś, bo to nie jest żadną frajdą według mnie. Ja tak przynajmniej uważam, żeby jechać właśnie w jakieś, wiecie, kraje, zwiedzać i gdzie mamy 50-40 stopni cały czas i nie idzie tego wytrzymać. No ale niestety, tak jak mówię, urlopów nie mogliśmy dopasować, więc jedziemy na 11 dni na początku sierpnia. No i wybraliśmy w końcu Grecję. Zakynthos. Tak, tak wypadło. Grecja, Zakynthos. A słuchajcie tego. Byliśmy już jedną nogą w Dubaju, bo znalazłam tanie bilety z Wizera chyba. Z Wizera? Kurczę, nie wiem, wiecie co? Ja powiem wam, że szukanie tych wakacji to głowa czacha dymi, tak po prostu, że to masakra była. Ja po prostu siedziałam dzień w dzień, mój mąż to samo, chyba 4 dni. Słuchajcie, 4 dni siedziałam i szukałam non-stop, gdy miałam wolną chwilę, wróciłam z roboty, to na przykład siedziałam do 1-2 w nocy, bo nie mogłam usnąć z tej ekscytacji, żeby znaleźć wakacje. No i niestety mieliśmy taki termin urlopu, że musieliśmy dopasować go, wiecie, termin z biura podróży do terminu naszego urlopu, bo fajnie jest znaleźć sobie termin w biurze podróży, czy w biurze podróży? I później dopasować, znaczy i później sobie urlop wziąć, no ale no nie mogliśmy, więc wyszło jak wyszło. I słuchajcie, prawie jedną nogą byliśmy w Dubaju, dlatego że znalazłam bardzo fajne, tanie bilety w jedną i w drugą stronę na 2 osoby, słuchajcie, 1500 zł. A normalnie, gdy szukamy do Dubaju... Halo! Bazyl, ty miałeś być mądrzejszym kotem. Znaczy, starszy jesteś, to powinieneś być mądrzejszy. Ja pierdzielę, nie mówiąc inaczej. No i coś chciałam powiedzieć. No i znalazłam te tanie bilety do tego Dubaju i normalnie w efekcie, jak szukałam wiecie, każdej linii lotniczej, jaka była w wyszukiwarek i tak dalej, to zazwyczaj wyskakiwało mi najtańsze, były tam 2800 chyba, w jedną i w drugą stronę na 2 osoby. A ja właśnie chyba z Wizera to było. Chyba z Wizera i słuchajcie, bilety kosztowały 1500 w jedną i w drugą stronę. Dodatkowo znalazłam hotel, który był w samym centrum Dubaju, blisko przy plaży. Znaczy w samym centrum, blisko przy plaży. Od hotelu miał 12 km, na booking.com chyba było. I miał chyba 12 km czy 15 od lotniska. Był przy plaży, no i miał chyba 100 metrów do tego ich metra, wiecie, którym się możemy już poruszać. No ale słuchajcie, gdy poczytałam rzeczywiście o tej pogodzie, to ja mówię, nie, no błagam, nie, bo ta pogoda by nas po prostu zabiła. Bo Dubaj ma, wiecie, te pory suche i mokre. I teraz właśnie jest chyba ta sucha, ona trwa tam do, nie wiem, czy w czerwcu się już chyba zaczyna zaraz ta mokra. No i gdy jest ta mokra, no to po prostu wyczytałam też, że bardzo dużo, tamtejszych ludzi, nie? Prowadzi nocny tryb życia w porze właśnie mokrej, bo nie da się po prostu wytrzymać. Także, no, dobrze, że poczytałam, bo powiem wam szczerze, że gdybym się wybrała na 11 dni w porze mokrej do Dubaju, to bym chyba szału dostała, wiecie. Eksplozja by była. A tak w ogóle, to ja idę się kąpać. A ja was okłamałam, bo mówiłam wam, że jest 21.20, no ale może 10 minut już ględza, bo jest 21.30, właśnie patrzę. Włosy umyję rano, bo teraz mam popołudniówki w tym tygodniu. Później idę na rano,
w następny tydzień, więc włosy sobie umyję jutro rano, nie dzisiaj, żeby mieć świeżutkie jutro. Te buty Wam jutro pokażę, które sobie zamówiłam między innymi na wakacje, ale powiem Wam szczerze, że tych jednych to mi będzie szkoda. No ale dobra, o tym jutro. No i generalnie to by było na tyle, a znowu chcę uchwycić dla Was, już nie wiem, który raz a nie, myślałam, że Milano, a tu jesteś Milano. Jak Milano biegnie i wiecie, odbija się czterema nogami od czegokolwiek, od ściany, od drzwi, od mebli, od nie wiem, od kanapy nawet, biegnie, skoczy czterema łapami, tak, odbija się i leci dalej. No i nie mogę za Chiny Ludowe tego Wam uchwycić, słuchajcie, no to jest takie niesamowite, znaczy niesamowite, no, fajniejsze rzeczy w życiu można zobaczyć, nie, ale akurat właśnie to jest, no to jest takie głupkowate z jego strony i nie mogę nigdy tego uchwycić, więc nie wiem. A to się zdarza, słuchajcie, kilka razy na dzień, w momencie takiej dziczy, bo oni zazwyczaj dwa razy na dzień mają zabawy. Teraz właśnie takie wieczorne, chociaż te wieczorne to niekoniecznie zawsze, czasami nawet są o 23, czyli jest gonitwa po całej chałupie, rozumiecie? Oni się teraz, o tak jak teraz się bawią i ganiają właśnie, to co słyszycie cały czas, to są oni. No i właśnie w trakcie tych zabaw są zawsze te odbicia. No ale zawsze, gdy się czaję, to nie mogę tego uchwycić. Także nie wiem. Milano, mógłbyś w końcu dać się nagrać. Co? Patrzcie, Bazyl go gryzie. Całujecie się? No, kanapy to nie wolno, halo! Milano do prasowania. Bluzkę mi prasować, już. Nie no, dywan znowu rozjechany. Dywan znowu rozjechany. Ja muszę go na pilota zrobić. Normalnie na pilota, proszę. Psik. Nie no, niewychowane te koty. Dobra, więc na dzisiaj kończymy, łączymy się jutro. Czy ty chciałbyś coś powiedzieć? Bazyl, proszę. Bazyl, jak się wyrwał do odpowiedzi, no. Bazyl. No i co? I nikt nic nie mówi? No dobra, więc wiecie co, zamówiłam sobie butki z René. To jest taka, wiecie co, firma, która nie ma jakiegoś szału, tyłka nie urywa. Oni mają fajne ceny, fajnych butów i jest też podobna strona Elilu. W tamtym roku zamawiałam z tej strony i zamówiłam sobie 3 pary i powiem Wam, że moje cichobiegi, bo to były głównie cichobiegi na co? Na, jak to się mówi? Na wiosnę i przetrwały bez żadnego problemu. I była na ich stronie minus 25%. Ja sobie zamówiłam 3 pary. No i słuchajcie tego, tu tam opakowania, to tam kij, tam. Tu mamy kopertkę tam z wiadomością, że kolejny rabat to jest 10%, ale no skoro ja sobie znalazłam 25%, to wolę poczekać i kupić inne za większy rabacik, nie? No wiecie, o co chodzi. No i słuchajcie, wzięłam sobie 3 pary butów i w tym roku wzięło mnie na buciki rażące. I wzięłam sobie zwykłe japoneczki, za które, słuchajcie, zapłaciłam 10 zł. I oczywiście one teraz, jak będzie w nich, no zobaczcie, co tu się dzieje, no. Bazyl, masz tu, masz swój tu. Tu, Bazyl, no. Nie, no ja nie wytrzymam po prostu z tą kociarnią w tym domu, co tu się w ogóle wyprawia. Już lepiej ci w tym pudełku? A ty? Ty nie. O. No, no i gdy generalnie tu jest nóżka opalona, wiecie, jeszcze lakierek na paznokietkach, to rażące buciki fajnie będą wyglądać. Dwa, te normalnie, słuchajcie, wyglądają mega. One są niepowiązane, ale słuchajcie, tu mają taki fajny pomarańczowy akcencik i na opalonej nodze to po prostu wygląda zarąbiście. Jedyne co, to tylko tworzywo tego bucika jest takie cienkie, ja nie wiem co to jest w ogóle, wiecie? Nie wiem, nie mam pojęcia, kurczę, no ale mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle. O, i Milik właśnie się odbił od szyby i nie zdążyłam Wam nagrać. A trzecie buciki, słuchajcie, takie czerwone, to jest czerwony bucik, przepiękny. I tu mamy wiązanie od góry, tylko co mogę powiedzieć, to, że on nie jest na mnie za mały. Wszystkie buty... No i mniej więcej tak to wygląda, no. Wszystkie buty zamówiłam w rozmiarze 39 i wszystkie są na mnie idealnie dobre. Tego nie mogłabym mieć 38, bo by mi się po prostu girka nie zmieściła. Chcę Milika nagrać, ale chyba mi się znowu nie uda. Wszystkie są na mnie dobre i nie mogłam zamówić 30...
Wszystkie są na mnie dobre. Nie mogłam zamówić 38 ze względu na to, że po prostu no albo by mi, no paluchy by mi po prostu wystawały. I słuchajcie, ten bucik tutaj jest po prostu trochę za szeroki, bo to nie jest kwestia tego, że ktoś go może mierzył czy coś takiego, bo one są czyste jak najbardziej i wiecie, od przymierzania może się rozeszło. Nie, chodzi o to... O. Tak, Milano, tak, właśnie chodzi o to. Wiesz, jaki ty jesteś dziwny. I po prostu chodzi o to, że one tutaj są szerokie, jak się idzie, mimo tego, że wiązanie mamy przepiękne z takimi jakby dzwoneczkami, to one są troszeczkę takie klapiaste. Więc jeżeli ktoś ma tutaj w ogóle wąską nóżkę, to już w ogóle odpada. Ale nie wiem, no zobaczę jeszcze, czy będę je odsyłać, czy nie. Muszę troszkę je przetestować, także zobaczymy. No i w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Widzimy się jutro. Trzymajcie się ciepło. Papa, mam nadzieję, że ten czubek się zaraz wyciszy.